Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest co roku w drugą sobotę września. Został ustanowiony w 2000 roku przez Organizację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Przy okazji obchodów tego święta na całym świecie, również i w Polsce, mówi się o tym, jak niezwykle ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego. W trakcie dorocznych obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w różnych regionach naszego kraju organizowane są pokazy umiejętnego udzielania pierwszej pomocy. Okazuje się, że pomimo ciągłego rozwoju medycyny ratunkowej oraz unowocześniania technik pierwszej pomocy, tak naprawdę bardzo niewielu Polaków potrafi i chce jej udzielać. Większość ludzi boi się, że w wyniku zastosowania nieumiejętnej pomocy zaszkodzi osobie poszkodowanej lub też obawia się nieprzychylnej oceny postronnych obserwatorów. W wyniku podobnych obaw bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy jest już zbyt późno na udzielenie pomocy poszkodowanemu. Lekarz, ratownik medyczny, strażak, policjant oraz osoby cywilne niezwiązane zawodowo z medycyną są w myśl artykułu 162 Kodeksu Karnego zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Zgodnie z przytoczonym zapisem prawnym, ten, kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Od umiejętności i chęci udzielania pierwszej pomocy zależy niejednokrotnie życie ludzkie. Dlatego tak niezwykle cenne są akcje propagujące tego rodzaju postawy w społeczeństwie. Wszyscy powinniśmy umieć udzielać pierwszej pomocy, potrafić stosować tę wiedzę w praktyce oraz mieć pełną świadomość, że wykonując proste czynności mamy ogromną szansę na uratowanie życia poszkodowanemu, zanim jeszcze dotrze do niego profesjonalna pomoc. Dziękuję bardzo.